przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, dosyć istotnej. Chodzi o to, że w kwietniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy liniami numer 108 i 106 na trasie Krosno-Rzeszów. Spotkanie, jak wiadomo, odbyło się w dosyć burzliwej atmosferze. Co z tego wynikało? Dlaczego taka atmosfera? Atmosfera wynikała z tego, że przede wszystkim, że projekty przedstawione do konsultacji po prostu nie były projektami, które zarówno wynikały ze stanowiska chociażby z wcześniej opracowywanych koncepcji miasta Krosna, jak i projektami, które nie ingerowałyby w przestrzeń społeczną. Przez nas składane wcześniej projekty i koncepcje opracowywane nie ingerowały w zabudowę mieszkaniową, a więc pozwalały ominąć te problemy, które były podnoszone podczas spotkania, wyburzenia budynków mieszkalnych. To są tragedie rodzin i dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe, że mieszkańcy właśnie podczas tego spotkania wyrażali swoje obawy, protesty i sprzeciw wobec takiej, a nie innego przebiegu jednego z wariantów. Mówię konkretnie tutaj o wariancie numer 3. Wariant numer 3 przez nas wcześniej, czyli ten wariant, który spełnia cel całego projektu inwestycyjnego, bo ja przypomnę, że celem głównym, który legł u podstaw tej koncepcji, było maksymalne skrócenie czasu dojazdu z Krosna do Rzeszowa. Tym samym idąc na południe i na wschód, zarówno Sanoka, Zagórza, a więc tej części dzisiejszego województwa, która jest odłączona komunikacyjnie. Jakie to rodzi problemy? To możemy się tylko domyślać, ale jest to widoczne gołym okiem. Jest to depopulacja generalnie tych regionów. To dotyczy również naszego miasta, to nie tylko Bieszczady. Kiedy spodziewane są decyzje w sprawie łącznicy? W chwili obecnej trwają analizy ekonomiczno-finansowe, ale myślę, że po tych konsultacjach, które rzeczywiście były burzliwe i moim zdaniem zasadne uwagi, mam nadzieję, że nastąpi również weryfikacja tych zaprojektowanych przebiegów w terenie. Mam nadzieję również, że te koncepcje, które proponowaliśmy, czyli odsunięcia się od rzeki i przejścia później dwukrotnego obiektami mostowymi przez rzekę, czyli wyprostowania tej linii, czyli zniwelowania problemu mieszkańców również, zostanie uwzględniona. Mam nadzieję, że też podstawowy postulat, czyli budowa inwestycji połączenia kolejowego, tej łącznicy takiej, która realnie przyczyni się do tego, żeby pasażer wrócił na kolej, żeby mieszkaniec zostawił samochód w domu i w ciągu godziny, godziny z minutami dotarł do Rzeszowa. To wszystko jest możliwe, tylko nie możemy się bawić w projekty najtańsze. Musimy patrzeć na cel tego przedsięwzięcia. Celem jest rzeczywiście zapewnienie konkurencyjnego dojazdu dla mieszkańców. Ja nie mówię, że to ma być z prawej strony rzeki, z lewej strony rzeki, od tego są fachowcy, niech zaprojektują, niech cel główny opracowania będzie spełniony, a więc zapewnienie czasu dojazdu w około godzinę. Jest to istotne do widzenia wypadków, z punktu widzenia ruchu, który narasta na drogach, więc mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy problem ten będzie rozstrzygnięty. Zbierze się komitet monitorujący, będzie na komitecie ma być przedstawiona wersja również poparta wyliczeniami ekonomicznymi, by tu ekonomia oczywiście nie jest bez znaczenia, ale już na początku zadawałem pytanie, czy inwestycja za 70, czy 80, czy 90 milionów, która no nie sprawi, że mieszkańcy będą jeździć tą koleją, bo po prostu ten czas będzie nie do zaakceptowania, jest bardziej opłacalna od tej, która będzie kosztowała 10-20% więcej, 100, 120 czy 130 milionów, ale realnie będziemy wszyscy korzystać z tej kolei. No odpowiedź chyba nasuwa się sama, więc uważam, że analiza ekonomiczno-finansowa powinna uwzględnić realność tego projektu.